Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Tilgar. Cześć, a dzisiaj ponownie gramy w LoL'a. Tym razem ja gram Sionem i pokażę wam mój super OP build, czyli AD. Nie, żartuję, tak? O, Sion, pingi już są niedobrze na tam początku. Tak więc gramy sobie Sionem, build robimy full pod AD, chyba że coś tam nam wypadnie, no to się przerobi na tanka. Mniejsza z tym, ale jest nowy champion, tak więc mamy następny odcinek. Razem ze mną nie ma ani jednego widza, ponieważ dzisiaj jest niedziela. Od poniedziałku do środy mnie nie ma, tak więc jeśli ten filmik widzicie w środę, to jest dobrze. No bo i tak zaplanuję go na środę, a nawet jak wrócę w środę w nocy, to on już będzie tylko publicznego dać, tak więc jest git. Gramy z Elbowczo, czyli no dobra, nie znam ich w ogóle, tak więc Master, Aatrox, Brand i Vayne. Wszystkie fajne postacie, jeśli ktoś umie nimi grać, brawa. Aatrox jakimś cudem dalej jest ten, oby nie był Afyky. Jak będziemy mieć Afkera, to będzie problem. Tak, tutaj mam przeciwko Talonowi, ze mną jest Master na topie, na środku Brand, tak, Brand, a na dole Vayne i Aatrox, dobra, Aatrox idzie. Wszyscy mają ostrze do rana, jakimś cudem. Talona i Malzahara już zobaczyli, tutaj jest Talon, prawda? Tak więc... Tak, Talon, dobra. Tak więc jest git. Nie wiem, kto jest razem z nim, obstawiam, że... Sivir będzie nam idzie, obstawiam. Tak tylko mi się wydaje, chociaż, ale to tam, dobra, już mniejsza z tym, prawda? Poczekamy. What the fuck? Odłączył się z gry! No! Malzahar na środku, czyli Sivir na bocie prawdopodobnie. Chyba, że mają dziwną drużynę i Sivir będzie na topie. Nie, czas z tym, dobra, gramy, bo mamy lekki problem, bo Brand nam się rozłączył. A ja mam pingi w chuligany. Talon zniknął. O co chodzi? Sivir jest na bocie, no to dobrze. Talon z... Malzaharem? Nie, Talon... Kurde, z kim on może być? Ej, to jest bez sensu, tutaj nikogo nie ma. No dobra, mniejsza z tym. Nie wiem, gdzie są wrogowie, prawda? Dobra, jest. Jest chociaż jeden. Ach, Master, zabijasz mi wszystkich. Dobra. Master myśli, że jak na ścianę pójdzie, to nie będzie widoczny. Master! No co za gnida, no! No nie! Dobra, mogę włączyć E, bo mam i tak ostrze do rana, tak więc... Ja pierdniczę, Master! Przypadkowo mi się klika, mam pingi w choinkę, no! Tak jak mówiłem, build AD robimy. Czy ktoś u nich jest na jungle, ewentualnie mają taki debilny team, że... Czy też mają afkerów? Ten Brand na przykład o nich. Przypadek? Nie sądzę. Nie, Master! Oddawaj mi tego! Master! Dobra, teraz ja tutaj będę mu ksował. Nie no, tak naprawdę to nie jest KS, prawda? No ale mimo wszystko. A, W miałem dać. Sorki, moja wina. Nie to. Nie no, w minionka walnąłem, dobra. Mniejsza tym. Robimy się full pod AD, następnie idziemy w... Nieskończonego Króla, jeśli się mylę, czy Zapomnianego, później ostatni Szept, a potem zobaczymy, z kim będziemy grać. Tak, od nich Brand również jest Afyky, jak już to nikt go nie zauważył, albo Jungle, chociaż nie ma żadnego Smite'a, nic ten tegaż, tak więc trochę traci sens. No ale dobra, na razie jeszcze myślimy. Dzięki Bogu nasz Brand wrócił do gry, tak więc mamy jeszcze jakąś szansę. U mnie pingi są w spoko, tak więc jest... Następny odcinek będzie w piątek, prawdopodobnie zagram Masterem. A! Prawdopodobnie właśnie zagram Masterem. I też zobaczymy... Ajajajaj. Jak to wszystko wyjdzie. Ale Master, szykujcie się, że będzie Master I, czyli ten oto typek. Na bocie brawo dla nich, dają radę. Prawie zginęli, hoho. Good job. Tak, jednak Vayne'em jak się umie grać, to jest dobra postać. Sam miałem okazję grać jak była... Teraz jest przecież no...
na rotacji, tak więc spodobało mi się jak najbardziej. Aczkolwiek ten E jest trochę głupi, bo odpycha wrogów, tak więc trzeba pierw flashem przed nim wejść i wtedy E użyć i wtedy jest fajnie, ale jak jesteś za nim, kogoś gonisz, to E tylko na końcu, bo inaczej... No traci swój sens tak naprawdę, bijesz kogoś i go odpychasz, no a masz go zabić, czyli przyciągnąć, a nie odpychać, tak więc... Wiadomo, ma to swoje minusy, prawda? No. Master się leczy. Ja tutaj sobie chodzę. Minolek! Bój! Nie wiadomo dalej, gdzie jest ich brand. Czy on serio ma pierwszy poziom? Czy co? Nie, Master, ja muszę ich zabić. Ja mam ten skill tu, o super taki. Master mi wszystkich zajuma. Już ma 24 kile. Ej, od nich brand tutaj. No proszę, proszę, czyli wrócił. U nas brand wrócił i u nich brand wrócił. Tak będzie zbić. Co ten gnida robi? Kurde. Miałem flesza, no. Okej, brand, nie trafił. No, coś co, coś laguje. Dobra, ja tutaj się może... Ham, pół życia jednym ciosem. Dobra, ja tutaj może się na niego zapotkam. Zobaczymy jak się uda, o ile się uda. No dobra, tam nie ma sensu, bo życie tylko stracę. Dostałem. Powiem szczerze, że tak naprawdę mógłbym go dokończyć. Ajej. A jak tutaj dojdzie, to tylko D, wiadomo. Dobra, Vayne daje radę, tak więc tam mają dobrze. Tak naprawdę gram do dupy, bo... jakimś cudem zabijam. Nie, ja mam tak mało życia, że tak naprawdę to traci swój sens. Oho, nie, nie, master, what the fuck, co ty robisz? Ja rozumiem, że ktoś chce do dołu zaatakować, ale bez przesady. Dobra. O, nie, nie trafię. Mamy już szósty poziom. Dobra, ja wracam. Mimo, iż mam many sporo, tak naprawdę nie użyłem tak naprawdę tego skilla nawet. What the? Mamy jednego killa. Niestety u nas też master zginął. Tak naprawdę to był KS, full KS, kurde. Ignite mi dał. Przeciwnik pokonany. Już piąty poziom. Nie! Jakbym miał Ignite'a, to by zginął. Ginida jedna. Dobra, wracamy jednak. Nie do końca się udało, ale jest git. Na golanniki Berserkera numer 1 w moim buildzie. Następnie, tak jak wspominałem, ostrze ostatniego króla. Idziemy na początku pod ostrze Bilge Water. Na razie dajemy radę, tak więc jest git Aatrox, Matro, tamten. On jest Brand na środku. Brand już nas dogonił, tak więc jest git od nich również. Ale dobra, może dam radę, może nie dam rady, kto wie. Dodawajcie mnie również do znajomych, Kemonatoryry. W piątek, godzina 16:30, nagrywamy LOLa. Zawsze piątek, środa, 16:30, plus minus, powinienem być i wtedy właśnie nagrywamy. Piszcie do mnie, nie krępujcie się, nikt ten tegas. I zaczynamy zabawę. Od nich Brand już dogonił. Dobra. Ajajaj. Jak sami widzicie ten... Jakbym miał tylko Ignite'a, to bym go tak zajumał! Dobra, już mam pod Epo na 40 życia zdrowia dodatkowo. Nie. Wracaj, Master, to traci sens. Dobra, ja mam tutaj ulta użyłem ze względu na... Dobra, zabijcie go. Brawo. Zabiję te
Zabiję go, zabiję go, zabiję go. Dobra, mamy wieżę. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Dobra, Atrox nam pomógł, aczkolwiek tutaj nam na midzie wieżę niszczą. Nie, dobra, na razie jeszcze dajmy radę, jak coś zejdziemy niżej. Dobra, hop, hop, hop. Ajajaj. A, gnita, zabił mi go. Dobra, mam. Bijemy następnego. Dobra, tutaj Atrox da radę. No, jak się śnie, to się odrodzi, prawda? To jest postać dla mnie OP jednak. Atrox co jak co, ale to jest OP. Bijemy, bijemy, bijemy. Dwie wieże. Proszę, proszę, uda się. Dobra. Mamy już dwie wieże za nami. Ja teraz pójdę tutaj może coś pogankować w cudzysłowie, no bo jednak to jak to, ale to nie jest ganker. Atrox zabił tego. O, coś mi ściło, coś mi ściło! Seryjny zabójca. Nie, dobra. Na razie nic. Na razie nic. O! I ulta walimy. Ult jest bardzo przydatny, tak naprawdę nie powinienem tego zużywać, ale on ma tak szybkie odnowienia, a po drugie mamy szansę teraz rozwalić wieżę, że myślę, iż jest naprawdę warto. Od nich Brand chyba jednak zrezygnował z gry. Jest git, trzy wieże i ja rozwalił. Ja. Dobra, my wracamy, żeby mieć ostrze Bilge Water. Bilge Water. Bilge Water, dobrze mówię. Dobra. Przydatne, jeśli nie będę zapominał użyć, to przydatne jak najbardziej. Hop. Nie, uleć się pierwszy może. Jest w drodze. Aha, uważaj! No, master, co ty robisz, to choinki? To traci trochę sens. O, dobra, miał flesza. Ja tu jeszcze z Mazzacharem pomogę. Dobra. Mazzachar rzadko spotykana postać, muszę się przyznać. No, to ścina. Ale dobra, normalnie gram, bo to traci sens. Haha, dwa ciosy, nikt nie trafił. Dobra. Och. Vayne tutaj się pewnie szykuje. Dobra, mamy jednego killa. Czy będzie drugi? Ohoho, co ten Knida robi? Spowolnij mnie! Dobra, Vayne, zabij go! Aaaa. Dobra, mam już kilka asyst, dwie asysty, to dobre, to i to. Raz, dwa i trzy. What the? Pomóżmy, mo! Aaaa, same KS-y mi walą, to był mój kill. Dobra, ważne, że asysty są, jakaś akcja jest, tak więc. Czemu Vayne? To dzięki mnie tak naprawdę wygrywają. Idę płakać. Nie widzą mojej tutaj też przydatności. A, cofaj się! Dobra, mam mało many, myślę, że będę wracał. 800 akurat, dobra. Wracamy, kupujemy dwa nożyki. Nożyki, sztylety. Sztylet to nożyk teoretycznie, tak więc, dobra. Od nich Brand chyba jednak serio zrezygnował z gry. Oh yeah, zdążyłem wyjść jeszcze. Dwa sztylety, jeszcze 1000 mamy już ostrze zniszczonego króla. Ja już tutaj wracam. I gramy dalej, tak więc... Sion jednak pod AD postać wspaniała, a jak trzeba, no to nawet pod tanka porobi. Nawet dzięki E, bo jeśli tak naprawdę poszedłbym teraz dżunglować, to dzięki samemu temu mógłbym naprawdę dostać dosyć sporo... dosyć sporo tak naprawdę ogólnie wszystkiego tak naprawdę, ale jak tam widzicie, ktoś tu jungle już robi zamiast mnie. Tak więc mniejsza o tym. Minionki też, ale minionki zawsze wiecie, jakiś to tam problem jest, tak więc. Nie do powstrzymania. O! Uwaga, uwaga, uwaga. Nie wiem, gdzie oni poszli. Są tu. Dobra,
Panowie! Trzeba go zabić. Hahaha! Nie, dobra, już tak naprawdę chyba za późno. Nawet nie zdążyłem zaatakować. Traciłem flesza. Mój błąd, mój błąd, mój błąd. Myślałem, że jeszcze dam radę jakoś. Dobra. Ale jest nawet i... Ja tam nie marudzę. Koniec serii. Dobra. Czas trochę może... Kurczę, te wszystkie dżungle rozwalają normalnie. Dawać mi reda. No, od razu lepiej. Cielkor, użyłeś ulta na reda. Trudno. Nie spodziewam się, żeby ktokolwiek mi teraz przeszkodził. Tak więc, don't worry, be happy. A ja dzięki ultowi nic tak naprawdę nie tracę. Dobra, teraz idziemy tutaj. Mamy reda, tak więc może się coś uda. A może nie, kto wie. Dobra. Następny raz zagramy masterem, tak jak już wspominałem. Mam zachar. O, wieża nam rozwali na midzie, nawet się nie spodziewałem. Dobra. Raz, dwa, trzy. Dobra, no, może się nie do końca dało, prawda? Nie ma rudze, nie ma rudze. Dobra. Okej. Tutaj gdzieś był typek. Może go zgankujemy? Ale ja bym wolał rozwalić wieżę. Teraz by się ult przydał. To jest właśnie moc AD, możliwość rozwalania wieży. Nie, znowu KS, nawet trójkę użyłem, no co za gnida. Nie, znaczy ostrze z Bilga Water. Dobra, jak widać same asysty będę, kurde, jak... Będę supportem normalnie. Wiecie co, wreszcie się nauczyłem, co to jest AD, AB i to wszystko. Dobra. Mamy ulta, ja mam reda, tak więc może coś pójdzie z tego. Co ty robisz, Atrox? Spokojnie. Dobra, bijemy go! Dobra, zwiał flash. Tak naprawdę to jest marnowanie flesza według mnie. Atrox, spokojnie. Ulta nie będę używał teraz, bo wiem, że za chwilę nas zaatakują. Albo są nubami, bo dają nam wieżę za darmo. I to jest dobre. Dobra, oni tutaj wracają. To ja może tutaj wyjdę. Nie był dobry pomysł. Dobra, mamy tysiaka, kupujemy to. I wracamy do walki. Ostatni szept czy moc trójcy? Myślę, że ostatni szept byłby lepszy. Dobra, ostatni szept. Ostatni szept. Nieraz tak naprawdę idę też również pod pancerz, aczkolwiek teraz powiem szczerze, że jeśli mamy taki team, to pancerz tutaj nie jest mniej potrzebny. Może trochę na jungle pójdę. Łatwiejsze mob minionki zawsze są. Dobra, później robimy przegrupowanie i atak! A od nich Brand, nie, jak nie grał, tak też nie gra. Ja się cieszę, nie ma rudze. Dobra. Ta postać ma tak mocne E i tak fajną pasywkę. 40% szansy na zredukowanie zbliżającego się obrażenia od ataku o 40%. To jest bardzo fajne. Jak się ma fuksa, to tą postacią można koksić. Dosłownie. Ja nie kokrzę teraz, nie. To jest słabo. Słabo gram, powiem no szczerze. Ile? A, mam zachar! Oż ty gnido. Oh yeah, baby! Solo kill. Przeciwnik pokonany. To był jeszcze typek gnida, mi uciekł. Flash. Fuksia! Tak naprawdę. Nie wiem, dobra, czekajcie, tak w ogóle to czemu ja ten? Kto jest twoim przywoływaczem? Prosto się na mnie nabił. Dobra.
nie no, KS. Dobra, nie było KS. Ale jest dobry, jest dobry odcinek, ja tam się cieszę. Mam nadzieję, że się wam podoba. Okażcie to swoją przepiękną łapką w górę, ewentualnie w dół, jeśli się nie podoba. Brent idzie na bota, okej. Okej. No tak, bo tylko na bocie jeszcze tam zostały. Póki mogę, walę tyle, tak szybko jak to tylko możliwe. No i postanowili się poddać, no nie! Ja jestem najlepszy na late game, a nie teraz. Dobra, moi drodzy widzowie. Ja mam nadzieję, że się wam podobał. Nie spodziewałem się, że będzie koniec, myślałem, że będzie fajniej. Bo na late game jest się on po prostu koksi teraz nie do końca. Mam nadzieję, że się wam podobał. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. A staty, nawet dobre. Hej.